Dzień dobry, witajcie w kolejnym Flashu. Mijający tydzień w branży technologicznej upłynął pod znakiem targów MWC w Barcelonie, największej tego typu imprezie koncentrującej się na wszystkim co mobilne. I właśnie dlatego to są moje ulubione targi. Jasne, można znaleźć na nich także wszystko inne, włącznie z latającymi taksówkami czy lodówkami, ale jednak jest to przede wszystkim święto dla smartfonowych geeków. Na targi w tym roku wróciły również premiery, na ogół odbywające się dzień lub dwa przed ich oficjalnym startem. O jednej z nich, czyli europejskiej prezentacji Xiaomi 14, wspominałem już w poprzednim odcinku. Rajd po targach zacznijmy więc od wizyty na stoisku tej marki. Oprócz swojego podstawowego flagowca do Barcelony chiński gigant przywiózł też jego wersję Ultra, mającą zadebiutować w polskich sklepach 19 marca. Czym od zwykłej 14 Xiaomi 14 Ultra różni się w szczegółach, opowiemy sobie, gdy do mnie trafi. Tu i teraz warto jedynie wspomnieć, że sprzęt ma być bardziej wytrzymały dzięki specjalnemu szkłu na froncie, jest znacznie większy i ma zachwycać najlepszymi na rynku fotograficznymi możliwościami, opartymi o 4 50-megapikselowe aparaty, z których główny ma jednocalową matrycę i zmienną przysłonę w zakresie 1.63-4.0. Do spółki z dwoma zoomami jest stabilizowany optycznie, a szeroki kąt ma autofokus dual pixel. Całość jest wspierana technologią od Leica oraz czujnikiem TOF 3D. I wiemy już, jaka będzie polska cena urządzenia – 6799 zł. Wiemy też, że w przedsprzedaży startującej 4 marca do sprzętu dodawany będzie na gratisie fotograficzny uchwyt, w który 14 Ultra można włożyć, z dodatkowymi konfigurowalnymi pokrętłami i przyciskami, dwustopniowym spustem migawki, baterią 1500 mAh, portem USB-C oraz mocowaniem standardowych fotofiltrów. Szczególnie to ostatnie brzmi dobrze. Nie da się jednak nie zauważyć, że premiera 14 serii flagowców jest dla Xiaomi, w zależności od tego, czy patrzeć na nią optymistycznie czy pesymistycznie, czymś pomiędzy kwestią kłopotliwą a kompletną porażką. Mniejszy z modeli ma problem z zaparowywaniem aparatu głównego, o czym szczegółowo opowiemy sobie w pełnej recenzji modelu za kilka dni, a w temacie większego z Chin docierają doniesienia, że niebieski wariant, który miał mieć ceramiczną obudowę, tak naprawdę jest szklany i po prostu pomalowany. W najbliższych dniach okaże się, czy to prawda, czy nie. Dla dobra Xiaomi mam nadzieję, że nie. Byłaby to bowiem wielka marketingowa ściema. Przechodząc dalej, gwiazdą stoiska z całą pewnością był też pierwszy samochód marki SU7, prezentowany w mocniejszym wariancie Max. Elektryk ma mieć zasięg do 800 km, prędkość maksymalną 265 km na godzinę, przyspieszenie 2,8 sekundy do setki i zgodnie z przewidywaniami w Europie ma kosztować około 300 tysięcy złotych. Wersja podstawowa ze słabszymi osiągami powinna konkurować z Teslą 3, czyli że nie powinna przekroczyć pułapu około 200 tysięcy. A złośliwi zauważają, że od strony designu samochód jest zlepkiem stylisty kilku konkurentów, z których najbardziej przebija się chyba Porsche Taycan. Nie da się tego nie widzieć i zupełnie tego nie rozumiem. Chińska marka miała szansę tą wielką premierą w nowej dla siebie kategorii udowodnić, że jest w stanie tworzyć rzeczy oryginalne i samodzielne. Wyszło, że nadal ma wielki kompleks zachodnich konkurentów. Start sprzedaży ani oficjalne ceny nie są jeszcze znane, wiemy jednak na pewno, że Xiaomi chce SU7 do Europy wprowadzić. A propos, bo nie ze wszystkimi urządzeniami marki tak jest. Przechadzając się pomiędzy stołami, w Xiaomi znalazłem na przykład składanego Xiaomi Mix Folda 3, smuklejszego, bardziej proporcjonalnego konkurenta samsungowych składaków, a na dodatek z większą baterią i szybszym ładowaniem. Sprzęt nigdy do Polski nie trafił i już najpewniej nie trafi. Do kraju nad Wisłą nie zawita też Xiaomi 14 Pro, czyli że większa wersja premierowej 14 nie ma też przesadnie dużych szans na zobaczenie u nas w sklepach na przykład nowej lodówki od Xiaomi. Na stołach z telefonami znalazłem za to wszystkie obecnie sprzedawane modele submarki Poco, a że to ciągle znakomicie wyposażone urządzenia, biorąc pod uwagę ich cenę, obiecuję, zajmę się kilkoma z nich w najbliższych tygodniach. Podobnie jak nową serią Redmi Note'ów, które również w Barcelonie można było obejrzeć. Wychodząc z wielkiej strefy Xiaomi, popodziwiałem jeszcze synchroniczny taniec robopsów producenta. CyberDoggy 2 potrafią reagować na komendy głosowe, śmigać salta, merdać kuprem i tuptać w miejscu. Wszystko ku uciesze swojego właściciela. Może za dużo naoglądałem się Terminatora, ale jeśli robi to wszystko jeden robopies, to okej, może jest to nawet pocieszne. Natomiast gdy robi to ich oddział, kojarzy mi się to z marszem i przechodzą mnie po plecach ciarki. Na pocieszenie, CyberDog 2 nie jest dostępny w Polsce, a tam gdzie jest dostępny, kosztuje 3000 dolarów. Więc czy fajnie jest mieć coś takiego w domu, jest rozterką jedynie ludzi bogatych. Idąc tropem cybernetycznych czwornogów, bardzo zbliżony sprzęt w Barcelonie zaprezentowało Tecno. Dynamic One jest w zasadzie dokładnie tym samym i umie dokładnie to samo co CyberDog 2, minus salta do tyłu, czyli że robotopsem mającym na celu przede wszystkim zapewniać rozgłos w technologicznych mediach. Przy czym z tego, co się dowiedział, a raczej nie dowiedział, nie podano ani ceny Dynamic One, ani czy wejdzie do oficjalnej sprzedaży. Tecno poszło zresztą za ciosem i na swoim stoisku miało też drugi efekciarski wabik na technologiczne media. Smartfona z rozsuwanym ekranem.
tak dokładnie takim, jaki jakiś czas temu pokazywało na przykład Oppo. I tak nic się nie zmieniło w kwestii tego, że sprzęt nie wejdzie do sprzedaży i nie ma większego sensu, bo byłby bardzo, bardzo delikatny. Plusik jednak za to, że w rolowanym Tecno dodano innowacje w postaci paska wyświetlającego powiadomienia na pleckach. Za znacznie ciekawszy dla przeciętnego Polaka uważam natomiast premierowy model Powa 6 Pro. Dlaczego? Bo najpewniej w najbliższym czasie zawita nad Wisłę. W Powa 6 Pro Tecno postawiło na odważny, futurystyczny design plecków z wbudowanymi LEDami, żeby było gamingowo, a do tego na pokładzie jest bateria 6000 mAh, mimo bardzo, bardzo smukłej budowy, 70W ładowanie, do 12GB RAM-u, procesor Dimensity 6080 od Mediateka, AMOLEDowy ekran Full HD odświeżony w 120 Hz, odporność na zachlapania IP53, głośnik stereo, gniazdo mini jack, slot kart pamięci, port podczerwieni, a nawet radio FM. Możecie słusznie więc zapytać, czego nie ma? Aparatu szerokokątnego. Prawdziwy fotomoduł jest jeden, 108-megapikselowy. Wiemy też już, że Tecno agresywnie wycenia swoje telefony, można więc mieć nadzieję, że i tym razem będzie podobnie. Ja strzelam, że to będzie około 1500-2000 zł. I jeśli tak się stanie, smartfonowi wieszczę sprzedażowy sukces. Na stoisku Tecno poglądałem sobie też laptopy marki i usłyszałem, że także trafią do Polski. Nad poszczególnymi modelami nie ma sensu się rozwodzić, bo nie wiadomo dokładnie, które zobaczymy u nas. Ale generalnie wszystkie są wykonane z jakichś stopów metalu, wszystkie mają wyjątkowo oryginalny, wcale nie MacBookowy design, zupełnie nie nawiązującą do produktów Apple nazwę MegaBook i we wszystkich znajdziecie wszystkie potrzebne porty z USB-A i HDMI na czele, a w niektórych modelach nawet Ethernet. Ciekawostka, jeden z modeli miał wgrane oprogramowanie pozwalające tworzyć przy użyciu sztucznej inteligencji obrazy w trybie offline, co zapewne komuś kiedyś może do czegoś się przydać. Uwagę wszystkich mediów na targach skupił też Samsung, prezentując za szkłem w gablocie swoje obrączki, czyli że urządzenie ubieralne Galaxy Ring. Smart pierścień ma wbudowany mikroprocesor, sensory takie jak czujnik ruchu i moduł łączności do komunikowania się z innymi sprzętami, co ma pozwolić mu na monitorowanie snu, aktywności fizycznej czy dokonywanie płatności zbliżeniowych. Możecie więc w tym momencie sądzić, że smart obrączki w niedługim czasie zastąpią smart zegarki. Ale nie, Samsung podkreśla, że urządzenia mają być wobec siebie komplementarne. Ja nie do końca rozumiem, jaki jest w tym sens. Uważam, że zamiana jednego, większego sprzętu na mniejszy byłaby rozsądna. Obwieszanie się kolejnym pasuje mi znacznie mniej. Co jeszcze wiemy o Galaxy Ring? Na razie zaprezentowano 3 kolory, srebrny, złoty i czarny oraz 9 rozmiarów, tak żeby urządzenie pasowało na każdy paluch każdej łapki. I wiemy, że pojemność wbudowanej baterii będzie zależała od rozmiaru. I uwaga, cios w posiadacza iPhone'ów. Galaxy Ring będzie kompatybilny tylko z telefonami na Androidzie. Czego za to nie wiemy. Kiedy sprzęt wejdzie do sprzedaży, ile będzie kosztował, a tak naprawdę także jak docelowo będzie wyglądał i jaką będzie miał specyfikację. Bo to, co można było zobaczyć na MWC, jest jedynie prototypem. Na koniec tego odcinka zajrzyjmy jeszcze na duże stoisko Qualcomma, który do Barcelony przywiózł chyba wszystkie telefony, jakie są wyposażone w procesory marki. I kurczę, kilka z nich jest ciekawych, bo w wyniku decyzji obecnych w Polsce marek jeszcześmy ich u nas nie zobaczyli, albo już wiemy, że nie zobaczymy. Moją uwagę zwróciło przede wszystkim Oppo Find X7 Ultra. Absolutnie piękne w tej wersji z pseudoskórzanymi brązowymi pleckami przełamanymi srebrnymi elementami. Z równie mocnym co w Xiaomi 14 Ultra zestawem aparatów. 4 moduły po 50 megapikseli, z czego główny ma jednocelową matrycę. Zoomy są 2 z przybliżeniem 2,8 razy oraz 6 razy. I wszystkie są stabilizowane optycznie, a całość jest sygnowana marką Hasselblad. Oraz z AMOLEDowym ekranem QHD o jasności szczytowej 4500 nitów. Find X7 Ultra ma też na pokładzie wszystko inne, co powinien mieć flagowy smartfon. Snapdragona 8 generacji 3, wodoodporność, szkło Gorilla Victus 2 na froncie, głośniki stereo, port podczerwieni, baterie 5000 mAh, 100W ładowanie po kablu oraz 50W bezprzewodowe. Ale nie, w Polsce go najpewniej nie zobaczymy. Szkoda. Nie do końca jasne jest natomiast, czy nie zawita do nas Realme GT 5 Pro. Seria GT tego producenta całkiem niedawno była przecież bardzo popularna i świetnie oceniana, jako znakomite sprzęty dostępne w bardzo dobrych cenach. Ale przez problemy w kraju pochodzenia Realme wyhamowało ekspansję w Europie, w tym w Polsce. Szkoda, mam nadzieję, że GT 5 Pro jednak u nas zobaczymy. Sprzęt też ma Snapa 8 generacji 3, AMOLEDowy ekran odświeżany w 144 Hz, głośniki sygnowane marką Dolby Atmos, wodoodporność, takie samo jak Find X7 Pro, 100W ładowanie po kablu i 50W zbliżeniowo i nieco słabszy kombo aparatów. Przy czym dwa główne moduły nadal mają po 50 megapikseli, nadal są stabilizowane optycznie i nadal mają autofokus dual pixel. W zamian GT 5 Pro oferuje większą baterię, 5400 mAh i wyraźnie niższą cenę. W Chinach za Oppo trzeba zapłacić około 3300 zł, za Realme 2000. Obok tych dwóch modeli znalazłem równie chińskie i równie niedostępne w Polsce Meizu 21, ale sprzęt jest ciekawy z dwóch zupełnie innych powodów.
Primo jest zaskakująco bardzo podobny do flagowców Samsunga i Secundo, bo to ostatni z modeli tej marki dostępny na rynku w ogóle. Meizu, mające w swojej historii nawet kilka podejść do rynku polskiego, idąc śladami LG, poddało się i produkcję telefonów oficjalnie kończy. Jeśli wśród Was jest ktoś, kto mówi szkoda, niech koniecznie da znać w komentarzu. I tak, na stoisku Qualcomma znalazłem też smartfona od Acera, średniopółkowy model AQ9. To tyle zaskakujące, że w kontrze do Meizu, sądziłem, że Acer już od dawna telefonów nie robi. I tak ewidentnie sądzi też Google. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy Acer AQ9, wujek Google rozkłada ręce i nie widzi nic. Jeśli macie jakieś wytłumaczenie, czym jest AQ9 i gdzie jest sprzedawany, koniecznie dajcie mi znać, chętnie się dowiem. Na targi MWC zajrzymy sobie jeszcze jutro, więc od razu zapraszam na ten odcinek. Napiszcie koniecznie, co sądzicie o sprzętach, które Wam dzisiaj pokazałem i zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia.